końcu lipca 1920 roku wojska Armii Czerwonej dotarły bezpośrednio do dawnych granic Królestwa Polskiego, czyli do jądra etnicznych ziem polskich. Kilkanaście dni okupacji nad terenami Podlasia i północnego Mazowsza, chodzi o 6 powiatów od granicy z Prusami Wschodnimi, to był sprawdzian postaw dla ludności zagrożonej okupacją bezpośrednią, jak i dla reszty społeczeństwa walczącego o byt państwa. Po klęsce na froncie, po załamaniu się frontu południowego, frontu kijowskiego, dochodzi do kryzysu. Pada rząd Skulskiego, kilkanaście dni trwają przetargi, zostaje powołany rząd Władysława Grabskiego. Rząd Władysława Grabskiego też nie pełni swojej władzy swobodnie. Są przepychanki partyjne. Narodowa demokracja z Romanem Dmowskim na czele dąży do zmiany naczelnego wodza. Odmawia zaufania Józefowi Piłsudskiemu, próbuje przeforsować kandydaturę generała Dowbor-Muśnickiego. Następuje dyskusja, jednak zwycięża opcja, by wojsko miało nadal dotychczasowego wodza. W zmienionej sytuacji odchodzi Narodowa Demokracja ze swoim poparciem, natomiast władzę w Radzie Obrony Państwa przejmuje, powołany zostanie Rząd Obrony Narodowej, przejmuje Wincenty Witos jako przywódca chłopów i Ignacy Daszyński, jego zastępca, wejdzie tam też Maciej Rataj, czyli można powiedzieć szeroka reprezentacja społeczeństwa z przełożeniem na lewicową bardziej grupę, czy centrowo-lewicową. Zostaje zawiązany przez reprezentację ponad 200 centralnych organizacji polskich Obywatelski Komitet Obrony Państwa, w skrócie OKOP. Zadaniem tego komitetu będzie mobilizowanie społeczeństwa wobec groźby utraty państwowości, walka o byt państwa i społeczeństwa. Przekłada się to na powoływanie Komitetów Obrony Państwa albo Komitetów Obrony Narodowej, od poszczególnych parafii po województwa. Jednocześnie zostaje powołana Armia Ochotnicza. Na czele Armii Ochotniczej naczelny wódz postawił generała Józefa Hallera. Do Armii Ochotniczej zgłosi się ponad 100 tysięcy ludzi. Ważną rolę odegra w tej mobilizacji społecznej Kościół. Po spotkaniu Józefa Piłsudskiego z Aleksandrem Kakowskim, arcybiskupem warszawskim, zostaje wydana odezwa do wiernych i do duchowieństwa. Do wiernych, żeby wsparli wojsko w takiej postaci, jak potrafią. Od ochotników, poprzez służbę sanitarną, to był apel zwłaszcza do kobiet, poprzez wsparcie materialne, które było bardzo potrzebne, na zwłaszcza odzież i buty, wsparcie moralne w postaci modlitwy za ojczyznę, poparte apelami o wspieranie na wszystkich frontach walczącego żołnierza. Były kręgi społeczne, zwłaszcza biedoty wiejskiej, małorolnych i bezrolnych, która spodziewała się dużo po wejściu bolszewików, zmiany swojego statusu. Ich przywódca, nazywany królem Fornali, Jan Kwapiński, z kolei prowadził agitację w Związku Zawodowym Robotników Rolnych, żeby bronili mienia, dużego mienia, czyli ziemskiego, majątków, przed grabieżą przez bolszewikami, pilnować to jako dobra ogólnospołecznego. Natomiast część tych pracowników spodziewała się nadziału w ziemi. I tutaj naprzeciw tym żądaniom wychodził rząd Wincentego Witosa, ogłaszając reformę rolną. W lipcu 1920 roku, 15 lipca, ogłoszono ukaz o reformie rolnej, gdzie mówiono, że ci najbiedniejsi, małorolni i bezrolni, otrzymają ziemię, ale wyłączeni z niej zostaną wrogowie, którzy wystąpili, czyli nie przeciwko porządkowi państwa polskiego, czyli napady na dwory, szpiegostwo,
agitacja i dezercja z wojska. Trudniej było dotrzeć z włączeniem w obronę państwowości polskiej wobec mniejszości narodowej. Mniejszość niemiecka na północnym Mazowszu, bezpośrednim zapleczem, można by powiedzieć, i terenów okupowanych i prost wschodnich, opowiedziała się przeciwko państwu polskiemu, wystąpiła czynnie. To było widać i podczas plebiscytów na Warmii, Mazurach i na północnym Mazowszu. Mniejszość ukraińska wystąpiła przeciwko państwowości polskiej. Młodzież żydowska, w większości środowiska żydowskie, wystąpiły przeciwko państwu polskiemu. Za państwem polskim opowiedzieli się Żydzi ortodoksi i grupy posiadające. Chodzi o kupców, o przemysłowców, którzy bali się porządku bolszewickiego. Natomiast patrząc na postawy ogólnospołeczne, można by powiedzieć, że zarówno robotnicy, jak i młodzież, młodzież jest tu najlepszym przykładem, wśród tych 100 tysięcy ochotników na przykład znalazło się 9 tysięcy harcerzy polskich. Szły całe klasy gimnazjalne. Świetną kartę, wspaniałą kartę zapisały dziewczęta. Zarówno z Ochotniczej Legii Kobiet, jak i z innych organizacji, ale także włączające się spontanicznie do służby sanitarnej, do pomocy żołnierzowi, wręcz do walki bezpośredniej. Przykładem są Orlęta Płockie, gdzie Rościszewska staje na czele i rzuca hasło budowy barykad, które przegrodzą oddziałom Armii Konnej Gajchana zdobycie przepraw, czyli mostu na Wiśle w Płocku. Społeczeństwo w większości zdało egzamin dzięki temu, że wiedziało już wcześniej, co to jest bolszewizm, uwierzyło, zwłaszcza tutaj agitacji swoich księży, gdyż agitacja państwowa była mniejsza, ale i też agitacja związana z ruchem ludowym, z agitacją Wincentego Witosa i posłów chłopskich. Niewielu było zwolenników księdza Okonia i Franciszka Dąbala, którzy agitowali za przyjęciem ustroju bolszewickiego, budowaniem Republiki Sowieckiej. Doświadczenia zdobyte podczas wojny 1919-1920 roku i te doświadczenia z Rosji bolszewickiej zostały wykorzystane w pracy edukacyjnej nad postawami społeczeństwa i młodzieży przez taką społeczną organizację odciętą od dotacji państwowych, Ligę Antybolszewicką, z różnych kręgów społeczeństwa się składającą. Mianowicie chodziło o to, żeby uodpornić młode pokolenie na to, co robił Komintern, czyli te macki Moskwy rozsyłane po całej Europie, i uświadamianie ich, czym grozi ta nowa postać nowego bolszewizmu, zarówno trockizmu, jak i komunizmu w przyszłym życiu społeczno-państwowym. I warto powiedzieć, że w tym ruchu Ligi Antybolszewickiej między innymi uczestniczył późniejszy prymas Polski Stefan Wyszyński, wtedy młody ksiądz, który konstatował naukę społeczną Kościoła z tymi doświadczeniami, zdarzeniami arcybiskupa Cieplaka skazanego na karę śmierci, innych kapłanów z tą rzeczywistością, i dlatego był przygotowany na objęcie swojego stanowiska i zderzenie się z tą sytuacją społeczną, jaka przyszła na bagnetach Armii Czerwonej po 1944 roku.